Adrian, za tobą debiut w barwach Falubazu Zielona Góra. Jak podsumowujesz dzisiejsze spotkanie? No co, no wynik chyba mówi sam za siebie. No, szału nie było. Szczerze mówiąc, no nie wiem, starałem się, ile mogłem. Chwała tutaj kierownictwu zespołowi, że cały czas we mnie wierzyli, dawali mi szansę. No, cały czas coś tam zmienialiśmy. To jest Ekstraliga, tu nie ma łatwych meczy, nie ma biegów, łatwych przeciwników. No nie wiem, starałem się, ile mogłem. Nie wyszło mi to kompletnie, bo taka jest prawda. Nie wiem, no nie ma co się rozdzielać, po prostu trzeba, rozmawiałem z trenerem Dobruckim, no trzeba się wziąć w garść. Cały tydzień mamy dużo treningów, trzeba będzie przeprowadzić jak najwięcej kółek i popracować nad pewnymi elementami, żeby to ta forma szła do góry. A tutaj bardziej jest kwestia twojej głowy, twojej psychiki, czy to sprzęt zawodził? Szczerze mówiąc, bardzo chciałem, bo nie ukrywam, że duża szansa się przede mną pojawiła i no, żal było nie wykorzystać. No nie wykorzystałem jej dzisiaj, bo takie są realia dzisiejszego meczu. No, niby na treningu to wszystko wyglądało, jednak mecz jest meczem i jednak no, staraliśmy się zmieniać to wszystko. No, niby jakieś tam momenty były, ale też błędy i trochę może nerwowość też podczas mojej jazdy. Nie wiem, wierzę, że będzie lepiej. Jeszcze sytuacja z biegu, w którym wjechałeś w taśmę, co tam się stało? Podpuścił cię taj? No, to prawda, no chyba było widać, no ruszył się i wjechałem w taśmę, taka prawda, no byłem skoncentrowany, no ruszył się i też ruszyłem, puściłem sprzęgło delikatnie, no i niestety dotknął taśmy. Jak się zastanawiałem, czy to nie jest spowodowane tym, że po dwóch słabszych występach, po dwóch zerach byłeś tak zmobilizowany, tak skupiony, żeby pojechać dobrze, że po prostu no, to ciśnienie było zbyt wielkie. No, może też tak można nazwać. No, ja wyjeżdżając do każdego biegu, naprawdę podeszłem dosyć spokojnie do tego zawodu, nie było jakoś tam wielkiego stresu. Chciałem się jak najlepiej zaprezentować, no nie wiem, mam nadzieję, że kibice jeszcze ten pierwszy mecz jakoś zrozumieją i nie będę skreślony po tym pierwszym meczu, bo wiem, że tutaj Zielona Góra żyje tylko i wyłącznie żużlem i nie ukrywam, że bardzo bym chciał być częścią tego zespołu i jeszcze wierzę, że sporo radości im dam. Teraz 2 tygodnie przerwy przed nami, za 2 tygodnie mecz z Torunią, więc wydaje się, że będziemy tu często widzieć cię na Wrocławskiej. Mam nadzieję, że tak. Ja na pewno będę tutaj się stawiał, jeżeli tylko Rafał, trener Rafał będzie miał chwilę, gdzieś tam trening organizuje, to ja po prostu pakuję się, przyjeżdżam i będę ujeżdżał ile wlezie. Dziękuję.